W poprzednim nagraniu mówiłam o tym, że węgiel jest pierwiastkiem niezbędnym do życia na Ziemi. Atomy węgla znajdują się niemal w każdym przedmiocie, jakim się otacza. W poprzedniego nagrania wiesz już, że obojętny atom węgla ma 6 protonów i 6 elektronów. Z czego 4 elektrony to elektrony walencyjne. I za ich pomocą węgiel tworzy 4 wiązania chemiczne. Dzięki tym wiązaniom atom węgla uzyskuje oktet elektronowy na ostatniej zapełnionej powłoce elektronowej. Przykładowo, atom węgla może połączyć się za pomocą wiązań kowalencyjnych niespolaryzowanych z czterema atomami wodoru. Dzięki temu atom węgla uzyska konfigurację elektronową najbliższego gazu szlachetnego, neonu. Dodatkowo każdy z atomów wodoru uzyska dublet elektronowy, co zapewni mu stabilną energetycznie konfigurację elektronową atomu helu. Oczywiście występuje wiele innych związków chemicznych, np. polimerów czy biopolimerów, w skład których wchodzi atom węgla. Atomy węgla są bardzo powszechne i potrzebne. W układzie okresowym pierwiastków można znaleźć inne pierwiastki, które podobnie jak atom węgla mają cztery elektrony walencyjne. A co za tym idzie, można mniemać, że będą one tworzyć podobne wiązania chemiczne jak atom węgla. A to z kolei może doprowadzić do powstania szeregu związków chemicznych, równie potrzebnych jak związki chemiczne powstałe na bazie atomu węgla. Szczególnie istotny pod tym względem okazuje się być atom, który leży w tej samej grupie co atom węgla w okresie trzecim układu okresowego pierwiastków. Atom krzemu ma on 14 elektronów. Dzięki numerowi okresu w układzie okresowym pierwiastków wiemy, że elektrony te będą rozmieszczone na trzech powłokach elektronowych. Na pierwszej powłoce dwa elektrony, na drugiej powłoce 8 elektronów, a na ostatniej, trzeciej powłoce znajduje się cztery elektrony. Atom krzemu tworzy wiązania chemiczne tylko i wyłącznie za pośrednictwem swoich elektronów walencyjnych. Zatem, podobnie jak atom węgla jest w stanie utworzyć cztery wiązania chemiczne. Więc może z powodzeniem atom krzemu mógłby zastąpić w związkach chemicznych atom węgla? Podobnie rozmyślał już w 1891 roku niemiecki astrofizyk. Uważał on, że życie nie musi opierać się na węglu i jego związkach, a mogłoby być oparte na krzemie, który jest pierwiastkiem z tej samej grupy w układzie okresowym pierwiastków za to jest on o wiele bardziej odporny na wysokie temperatury spotykane w kosmosie, aniżeli atom węgla. Podobnymi zagadnieniami, jak te analizowane przez niemieckiego astrofizyka, zajmuje się astrobiologia. Astrobiolodzy poszukują związków chemicznych, które potwierdzają istnienie życia we wszechświecie. Wśród wszystkich znanych pierwiastków chemicznych tylko atomy węgla i atomy krzemu mogą stanowić trzon wystarczająco długich cząsteczek do tego, aby przenosić informację biologiczną. Jednak jeśli bardziej zagłębimy się w tajniki chemiczne, blask idei możliwości życia opartego na krzemie zaczyna blednąć. To węgiel, a nie krzem, wykazuje największą wśród wszystkich pierwiastków zdolność do tworzenia pierścieni łańcuchów. Może łączyć się ze wszystkimi pierwiastkami. Wchodząc w skład, nazwijmy to, cząsteczek biologicznie użytecznych, węgiel może tworzyć łańcuchy proste, rozgałęzione, cykliczne i aromatyczne. Organiczne cząsteczki węgla występują w naturze w jednej formie skrętności. Takie zjawisko nazywamy chiralnością. W kwasach nukleinowych cukry są tylko prawoskrętne, w białkach aminokwasy lewoskrętne. Ta właściwość sprawia, że związki węgla są specyficznie rozpoznawane przez inne związki. Wiązania chemiczne w związkach węgla są wystarczająco stabilne, żeby zapewnić ich trwałość, ale ilość energii ich rozerwania i powstawania umożliwia przemiany metaboliczne, rozpad i syntezę w żywym organizmie. W dodatku atomy węgla w cząsteczkach organicznych. Często połączone są wiązaniami podwójnymi lub nawet potrójnymi. W dodatku, atomy węgla w cząsteczkach organicznych często połączone są wiązaniami podwójnymi lub nawet potrójnymi, co stanowi o ich reaktywności i specyficzności reakcji metabolicznych. Natomiast, jeśli zaczniemy analizować możliwości krzemu, to trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że krzem jest mało reaktywny. Kolejna sprawa. Produktem procesu tleniania węgla, czyli jednej z wielu reakcji zachodzących w trakcie metabolizmu organizmów żywych jest tlenek węgla 4. W warunkach pokojowych ma on postać gazową, czyli jest wydalany z organizmu bez większego problemu. Natomiast w przypadku utleniania związków krzemu, oczywiście również możemy otrzymać tlenek o wartościowości 4. Otrzymamy tlenek krzemu 4. Podobnie jak tlenek węgla 4, będzie on posiadał 4 wiązania kowalencyjne, spolaryzowane z dwoma atomami tlenu. Jednak w odróżnieniu od tlenku węgla 4, tlenek krzemu 4 jest substancją stałą, krystaliczną. Problematyczne byłoby usuwanie takiej substancji z żywego organizmu. Oczywiście krzem w postaci krzemionki, czyli tlenku krzemu 4. Tworzy trwałe pancerzyki lub wewnętrzne szkielety niektórych bakterii i jednokomórkowców. Jednak to jest zupełnie inna sprawa. Co więcej, w przeciwieństwie do związków węgla, związki krzemu nie wykazują tendencji ani do chiralności, ani do tworzenia nienasyconych wiązań. Jest to wielkie utrudnienie dla szeregu procesów biochemicznych. Dzieje się tak, ponieważ krzem jest zbyt stabilny chemicznie. Oczywiście istnieją związki krzemu i węgla o zbliżonej budowie, np. metan i silan. Jednak powstanie silanu nie jest takie proste, ponieważ atom krzemu niechętnie wiąże się z atomem wodoru. Jednak przy tym wszystkim nie możemy zapomnieć, że krzem znalazł wiele zastosowań przemysłowych, np. w elektronice jako półprzewodnik w postaci związków wielkocząsteczkowych, czyli silikonów, jest używany do produkcji kosmetyków. Para farmaceutyków, a nawet implantów.